Witajcie moi drodzy z tej strony kina. Przed chwilą widzieliście dwie rzeczy, których możecie nie rozumieć. Pierwsza rzecz to było intro, o którym wam zaraz opowiem, a druga rzecz to była kropeczka, która śpi w pudle, bo dzisiaj mi przyszła nowa kuweta. W pudełko jeszcze leży u mnie na łóżku. Kropeczka się tam uwaliła i stwierdziła, że sobie pośpi. No więc to wam ją pokażę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o intro, to wczoraj przyjechał do mnie mój przyjaciel Maksym, oczywiście no wieczorem, bo tam mieliśmy zajęcia do 20, no ja nie była, bo on był. Szło i tak nie był dla wszystkich, no ale nieważne. Przyjechał do mnie gdzieś tak po 19, no to zanim się wzięliśmy za robotę, była 21 i mieliśmy zrobić prezentację na temat podatki w polityce społecznej. Z książki, która jest przechuj aktualna z 96 roku. Ale kobieta kazała robić z tej książki, no cóż. Stwierdziliśmy, że nie chcemy robić kolejnej nudnej prezentacji, której nam się nie chce pisać. Później naszej grupie się tego nie chce słuchać. To jest ogólnie bez sensu. Maksym stwierdził, masz kamerę, masz statyw, lubisz nagrywać filmy, znasz się już w jakiś tam sposób na tym. Nagrajmy coś. I tak, moi drodzy, powstał wywiad. No, zanim wszystko przygotowaliśmy, to było około 23:30. Nagrywaliśmy 9 pytań do 2 w nocy. Powiem wam, że jaja były niesamowite. Naprawdę, my tam momentami już sikaliśmy po logach. Była masa dubli, masa jakichś tam przerywań. Ja to później musiałam wszystko oglądać, ucinać, łączyć. No, wyszło ogólnie jaja. Mieliśmy przy tym niesamowity ubaw. Zresztą część z tego wy zaraz będziecie mogli zobaczyć. I moi drodzy, ja zanim to obrobiliśmy, to była godzina 3 w nocy. Ja się budziłam jakoś średnio co pół godziny. O 6:30 musiałam wstać. Pojechałam na tą uczelnię totalnie nieprzytomna. Na wejściu się pokłóciłam z babką, bo powiedziałam, że no ja mam chorego kota i ja muszę jechać do domu. Co zdaję sobie sprawę, że nie brzmiało jakoś super, no ale taka jest prawda. To ona się mnie zapytała, czy ważniejszy jest dla mnie kot, czy zajęcia. Powiedziałam, że no dla mnie wybór jest prosty, ważniejszy jest kot. Także kobieta, no, że to jest mój wybór i mogę sobie jechać. W momencie, kiedy odpaliliśmy filmik, kobiecie nerwy na mnie przeszły, od razu uśmiech na twarzy. Słuchajcie, dostaliśmy piątki za to. Nie wiem, czy ktoś wcześniej u mnie w grupie dostał za coś piątki, ale większość dostawała czwórki za tę prezentację. My za ten film dostaliśmy piątkę. Film wyszedł, trwał 16 minut. I tak, intro było na początku. Intro to było pierwsze, co zrobiliśmy i nam się mega podobało. Jeżeli chodzi o nazwę Latas TV, przeczytajcie ją sobie od tyłu i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dodatkowo tam był, że mogą wysyłać pytania SMS-em na numer 7, 6, 9, czyli odwrócone 6, 6. Także ogólnie zaczęliśmy tam sobie robić jaja, podawaliśmy idealne przykłady. I teraz wam pokażę taki filmik, który naprawdę zrobiłam dla siebie i dla Maksyma i może tam dla części naszych znajomych, ale stwierdziłam, że się nim z wami podzielę. Zaczyna się od tego, że nagrywaliśmy u mnie w przedpokoju i w pewnym momencie kropeczka stwierdziła, że ona skorzysta z kuwety. I tak, moi drodzy, to ja was zapraszam do oglądania. To trwa 5 minut 41 sekund z tego, co widzę aktualnie razem z intrem. Także myślę, że nie będzie źle. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak coś, to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kino. A no i poznacie Maksyma. Oh yeah. Uspokój się. Usra jeszcze! Nie sra! Nie sra! Uspokój się. No, dobra. Jest. Chłopie, to się nagrywam. Dzisiaj wasz ukochany program, czyli... Zajebisty wywiad. Zajebistym ekspertem. Co to jest podatek? Jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne obywateli na rzecz państwa. Przestań się kurwa śmiać. To jest kurwa śmieszne. Co to jest podatek? Pytanie... Odpowiedź na to pytanie jest bardzo krótka i prosta. Podatek jest to... Czekaj, nie rób bo pierdolne. Co to jest podatek?
zadał ci pytanie. Ja już nic w domu. Ej, kurwa, my tylko nie nagramy. Nie nagramy tego, kurwa. Nagrywamy też, kurwa, jedno pytanie. Spoko, początek ten zawsze najgorszy. Co to jest podatek? Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i krótka. Podatek... I krótka. Jak mój penis, kurwa. Czyli jeśli dawa to trzymałem, że tego kurwa nie wiem. Mam dużego laptopa. W zasadzie by było na tyle. Myślę, że wyczerpałem temat. Tak, tak. Czuję się spełniona. Dobra, to czuję się wypełniona, spełniona. Miałem pianką montażową. Nie, jakie są typy podatków? Od osób prawnych. Czyli? Czyli kurwa nie wiem. Spółek kretynia. Ja pierdolę. Nie widzę za dobrze. Czyli na przykład od ziemi rolnej, od ziemi leśnej. Ziemi leśnej. Dobra, leć kolejne pytanie, tym razem, które przyszło do nas SMS-em. Co pana... Czekaj, olejmy to, ej, olejmy go, tutaj będzie tu łazić, to olejmy go i krajamy. Zejdź ją. Rodziny, które decydują się, aby jeden... Mam już jedno zdanie, dobra. Od której? Są rodziny, no. Nie, od który? Dobra. Który wybiera optymalny dla siebie wewnętrzny podział pracy. Jeszcze raz, od który, no? Który wybiera optymalny dla siebie podział pracy. Gdzie wewnętrzny? W dupie chyba. Tam gdzie wewnętrzny. Co to są podatki prorodzinne, to jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Czy podatki powinny być prorodzinne? Wyraz swoją opinię. Ale to nie ma tego wyrazu. Jedź! No ale to ja nie wiem. Jaka jest twoja opinia? No podaj swoją opinię, chuj. Ma być twoja. No to powinno być przecież. Ale stary, tam. O, tam! Jak jest... Kurwa, się wstrzeliło. To było dobre.